Ten przystanek to jedyne schronienie teraz, tak? Tak? No, to przed deszczem. A gdzie mamy iść? Taka jest prawda. Żab tu musiałem biec, człowieku. Pani nie zmokła, pani Bożenko? Nie, na razie nie. Maria nie boli, to już on wygoni. Trzymaj to, Kadziu. Ja muszę to wyciągnąć. Tak, Gdzie pójdzie teraz? No, co mamy robić? No. Widzicie to, ja mam stały meldunek na Kościelną 11. I co? Zabrali mieszkanie, jak byłem w szpitalu. Ze szpitala wyszłem, przyszłem do mieszkania. Mieszkanie zablokowane. No i jest to. I gdzie teraz się pan podziewa? No gdzie się podziewam? No gdzie pan dzisiaj? U znajomych, tak? U rodziny znajomych, tak? A jakie rodziny? Ale gdzie, jaka rodzina? Jaka kocham? Rodzina? O, widzi pan, to jest rodzina. Tu jest rodzina, tu jest rodzina. To jest rodzina, łapka. To jak teraz pan nie ma mieszkania w ogóle? No tylko... Gdybym miał mieszkanie, to ja by tu siedziałem. No. Ja nie chcę tak podróż. Bo ja tutaj rzadko pana widzę, także... Rzadko pana tutaj widać. Stale jestem. Gdzie nie jest? Stale, tak? Gdzie nie jest? Tak? Gdzie nie jest? Kręci po stacji. No właśnie tak. To widzi pan, jak ten był. No. No gdzie się pan teraz wysuszy? Samo na sobie musi być. Chyba jak ognisko zrobię. Ognisko, widzisz jak nalało, to teraz ognisko zrobię. Z czego? To jest pierwsze. Ale to jest, proszę pana, rzecz, on nie mój, nie mój. Chodź, człowiek miał swój kąt, wyszedł ze szpitala, był ciężki w chorobie, przychodzę do mieszkania, mieszkanie zabite. Dzisiaj zrena też tak stanie. Uro to powiesz, jak kurka wyszedł. A miałem swój stałe mieszkanie tu. Na Kościelnej 11. Żeby jakiś pomoc dali. Żeby mieszkanie mi jakiś kąt dali. No bo jak byłem zameldowany tu na Kościelną 11, proszę pana. A tu przechodzę i mieszkanie zabite. Bożenko, zimno pani jest? Nie. Nie? Zimno, zimno. Nie dykaj, bo ci zimno jest. Nie. Taki los człowieka.